Hop, hop, to ja, wasza myszka komputerowa. Jestem myszką z dobrego domu. To znaczy, chciałam powiedzieć, że od dobrego producenta. Przygody małej myszki w świecie informatyki. A to, że tak mało wiem i jestem taka młodziutka, to nie moja wina, ale dopiero wyjęli mnie z pudełka. W pewnej szkole, w pracowni komputerowej, stoją trzy komputery. Gdy dzieci skończą zajęcia i gdy noc zapadnie, w pozornie pustych i martwych pomieszczeniach zaczyna się nowe życie. No tak, to już chyba koniec. Koniec mojego kochanego komputerka. Widzisz, jak to jest, mój drogi? Ale jak mówiła encyklopedia, to już ci chyba nic nie pomoże. A szkoda, bo ja tak ciebie lubię. Z kim ty tak rozmawiasz, ogoniciu? A, nic ja. Ja tak sama do siebie. Sama do siebie? A tak, czasami trzeba porozmawiać z kimś mądrym. To po co daleko szukać, jak można ze sobą? A co ty jesteś taka przygaszona, myszko? A, bo mam zgryza. Co takiego zgryza, a co to jest? A tak się mówi, jak człowieka coś trapi. Powiesz wreszcie co, bo może znajdziemy jakieś rozwiązanie. Chodzi o mój komputer. Znowu po tylu modernizacjach coś mu jeszcze dolega. Właśnie, Moduś mówił, że te modernizacje to niewiele dały, bo on już ma tyle lat i jest taki stary. To prawda. Zmieniliśmy dysk, dołożyliśmy pamięci i co? On dalej wolno pracuje. Co z nim będzie dalej? Chyba jest jeszcze jedna rada. Jaka? Zmienić płytę. Jaką płytę? Przecież ja nie tylko słucham muzyki. Płytę główną komputera. Cześć, kto tu mówi o zmianie płyty? Może jakiś jazzik albo disco? Chodzi o mój komputer. Podobno jak zmienimy płytę, to będzie lepiej pracował. Aha, a to o to chodzi, o płytę główną. Prawda, ale nie zawsze się udaje. Przyznam, że nie bardzo rozumiem. Nic nowego, przynajmniej dla mnie. Ale jeżeli chodzi o płytę, to rzeczywiście można się nad nią zastanowić. A dlaczego trzeba ją zmieniać? Żeby zwiększyć wydajność komputera. Bo każda płyta jest projektowana pod określone procesory i pamięć. Ma też zegar o pewnej częstotliwości pracy. Z biegiem czasu pojawiają się nowe aplikacje, które wymagają większych mocy obliczeniowych i starsze komputery nie dają sobie rady. I co dalej? I można zrobić tak jak my. Dołożyć pamięci RAM, zmienić procesor i dysk albo wymienić całą płytę na nowszą. Czyli jest jakaś rada. Chyba zacznę być zazdrosny o ten komputer. Dla mnie to ona czasu nie ma. A przed komputerem spędza całe godziny. Wiesz, myszko? Skoro ci tak na tym zależy, to zajrzyjmy do twojego komputera i zobaczymy, co jeszcze można zrobić. Tylko ostrożnie, żeby go nie bolało. Nie, dobrze, już dobrze. Trzymaj obudowę. Tak. Co my tu mamy? No tak. I co, Modusiu? Co? Cześć. Co, wy znowu rozbieracie komputer na kawałki? Ogonisia, tak lubi ten komputer, że chce mu zmienić płytę główną. No tak, wszystkie złącza zajęte. Zło co? Złącza to takie gniazda na płycie głównej, w które wpina się karty. Czego tu nie ma? Ho, ho! Rzeczywiście, stary. To kiedyś była doskonała płyta główna. Niestety zestarzała się, ale... Ale co? Jeszcze nie wiem. Wymienić na nową chyba można. Albo kupić nowy komputer. No, no, no. Starych przyjaciół nie można tak zostawić na pastwę losu. Zresztą przyjaciół poznaje się w biedzie. Trzeba mu pomóc. Czy ja wiem?
A ty byś chciała, żeby ciebie wymienili na nowszy model, bo już jesteś za stara i mało atrakcyjna? Jakby tu powiedzieć, takie przypadki dość często zdarzają się w życiu. Co ty tam mamroczesz? Nie, nic takiego. Przekonałaś mnie, Ogonisiu, zmienimy mu płytę i będzie nam jeszcze służył. Wspaniale! Jak ja się cieszę! Ale tu trzeba rad większego specjalisty niż ja, profesora Talenta. To szybko dzwoń do niego. Tu masz numer telefonu. Tak, już czekajcie, wybieram numer. Aha. Witam, profesorze. Czy przyjdzie pan dziś do nas? Tak, rozumiem. Ha, jest pan w drodze do nas? Aha, gdzie? Już na schodach? Wspaniale, to do zobaczenia. I co? Już idzie. Słyszysz dzwonek? To otwieraj. Witajcie. Co takiego się stało, że dzwoniliście na komórkę? Oj, bo mamy problem z komputerem. Ogonisia chce go modernizować i wymienić płytę na nowszą. Potrzebna nam pana rada. Jak to zrobić? O, widzi pan. Nawet rozebraliśmy już komputer i wyjęliśmy płytę. Zobaczymy, co da się zrobić. Ho, ho, jaka to kiedyś była porządna płyta. Ale jakby wymienić ją na coś nowszego, to komputer jeszcze będzie działać. Proszę mi wytłumaczyć, jak działa płyta główna? Płyta główna jest najważniejszym urządzeniem w naszym komputerze. W zależności od tego, jakim modelem dysponujemy, czynnie będzie to wpływało na jakość, pracę i wydajność naszego komputera. Jest to układ elektroniczny, pod który podłączamy wszystkie urządzenia, które posiadamy w naszym komputerze. A co to znaczy zintegrowana grafika i dźwięk? Część płyt głównych dostępnych na rynku posiada zintegrowane układy graficzne, muzyczne, jak i karty sieciowe. Tego typu rozwiązania są tańsze, jednak mniej wydajne. Jeżeli nie bawimy się grami, nie potrzebujemy wydajnej karty dźwiękowej, tego typu rozwiązania są idealne. Jeżeli po prostu słuchamy muzyki od czasu do czasu, słuchamy MP3 na naszym komputerze, czy potrzebujemy naszej maszyny jedynie do pracy biurowej, nie potrzebujemy osobnej karty, nie potrzebujemy wydajnej karty graficznej, możemy spokojnie użyć tej, która jest zintegrowana z płytą główną. Ale tego typu rozwiązania są gorsze ze względu na mniejszą wydajność, jednak w komputerach, które spotykamy w biurach czy w jakichś firmach, są idealnym rozwiązaniem. Czy trzeba modernizować każdy komputer? Modernizacja komputera jest czymś naturalnym i w zasadzie rok po kupieniu naszego peceta staje się on już stary i wymaga jakiejś tam modernizacji. Dlatego do komputera można dołożyć pamięć operacyjną, można wymienić kartę muzyczną, kartę graficzną. W pewnym zakresie można zamienić nasz procesor, jednak jeżeli chcemy gruntownie zmodernizować naszą maszynę, musimy zacząć od wymiany płyty głównej. I co przyniosłeś? Bo już się nie mogę doczekać. Tak, mam wszystko. Wspaniale, to połóż to na stole i pozwólcie mi spokojnie wszystko poskładać, dobrze? A patrzeć można? Można patrzeć, ale nie można przeszkadzać i pchać, gdzie nie trzeba, ogonka. Dobrze. A ten kabelek to do czego? Do zasilania. Zaraz go podłączę i można będzie uruchomić komputer. I co, działa? Działa! Działa! Modusiu kochany, działa mój komputerek kochany! Jak to dobrze! Zdecydowanie zaczynam być zazdrosny. Ale jak tu rywalizować z komputerem? Teraz ci wyczyszczę obudowę i nóżki. A może tu na obudowie namaluję jakiś kwiatek? Albo coś przylepię. Najlepiej kolorowego. Mam pewien pomysł. O, tak, tak, byłoby ładniej. Psi! Kwiatki mu namaluję na obudowie. I nóżki wyczyści. Jeszcze czego? A ja nie mogę się doprosić, żeby poszła ze mną na spacer. Ot i myszka, no. W audycji udział wzięli Agata Rokicka, Katarzyna Wolnik-Sajna i Arkadiusz Linkowski. W programie wykorzystano oprogramowanie do syntezy mowy firmy Iwo Software. www.iwo.pl. Całość opracował i zrealizował Jarosław Dalecki.